do recepcji. Mówi Weronika, w czym mogę pomóc? Weronika, pani Weronika, tak? Tak. Ja bym chciał rezerwację założyć. Rezerwacja, ale Oczywiście. mam parę pytań. Tak? Jak to jest u was? U was można wypocząć w hotelu? Jakieś spa jest, coś w ten deseń? Tak, jak najbardziej. Basen, sauna i siłownia są wliczone w cenę noclegu, natomiast są dodatkowe zabiegi, dodatkowo płatne. Dodatkowo płatne zabiegi, czyli na przykład Tak. jakiś jeden z zabiegów by pani wymieniła? Masaż klasyczny na przykład. A pedikur? Też mamy, też dodatkowo płatny. Aha. A jakiś masażyk? Masażyk klasyczny pani wspominała, tak? Tak, ale na przykład A kończynę środkową masują tam? poleciłabym antycelulitowy masaż bańką chińską. Bańką chińską, okej, okay, dobra. No to rezerwujemy, nie? W jakim terminie? To będzie 20, droga pani, 20 maja, w sobotę. Na jedną dobę czy na dwie doby? Poczeka pani na 2 doby. Jedna czy dwie osoby dorosłe? Marek, jedziesz ze mną? Gdzie? Do Sopotu. Pochuj. Dobra, dwie. Czy był pan zainteresowany Na pokojem od kurwy strony znowu morza chcesz czy od strony jechać? parku? Słucham? Czy był pan zainteresowany pokojem od strony morza czy od strony parku? A gdzie jest lepiej? No, myślę, że już jest ładna pogoda, więc widok będzie bardzo ładny. Od strony parku, tak? Od strony morza poleciłabym. Aha. A od morza jest drożej, czy od parku? No oczywiście, jako że widok, to od morza jest drożej. Dużo drożej? Różnica jest taka, pokój klasyczny od strony parku za dwie doby jest to 1886,80, natomiast pokój typu superior od strony morza jest to z 2256,80, oczywiście ze śniadaniami. To pani chyba chce mnie wydymać na kasę. Takie są ceny, niestety już nic z nimi nie mogę zrobić. Nie no, przecież wiadomo o co chodzi. Chce się luksusu, to się płaci. No, bierzemy od strony morza, naturalnie. No. Ja taki żartobliwy jestem, ale wie pani, lubię sobie poodpoczywać. Oczywiście. Czy mogę prosić imię i nazwisko? Jasne. Kolegi też? Pana. Moje tylko, tak? Dobra, no to Mateusz Kamiński, proszę bardzo. A tam te masaże chińskie to bańki takie, co na plecach są te takie guzy, tak? Masaż ten pomaga pozbyć się zbędnych produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu. Ma nieocenioną moc w redukcji tkanki tłuszczowej oraz w kuracji antycelulitowej. Jest również właśnie polecany po wysiłku fizycznym. A mam ostatnie pytanko, ok? Już nie będę panią męczył, bo wiem, że to uciążliwe jest. Jak Dobra. mogę pomóc? Bo są masaże chińskie, są klasyczne. A czy jest ten najbardziej pospolity masaż? Masaż chuja? Niestety, ale nie. Kurde. Dobra no. Mateusz Kamiński. Adres mailowy? Ja mam śmieszny mail, bardzo. Nie, nic nie szkodzi. Kuta z kozła? Małpa2.pl. Numer telefonu jeszcze poproszę. 698 Tak? 522 Tak? 392. Wie pani, bo mamy jeszcze pozdro od Meduzy, nie? Kojarzy pani? Proszę? Pozdro od Meduzy. Chyba nie. No. Jeszcze tylko poproszę numer karty kredytowej do gwarancji. Hotel jest nad morzem, tak? Dokładnie. W morzu są meduzy. No to pozdro od Meduzy. Dobra. No. Numer karty, tak? Tak. A ja nie mam takich rzeczy.
No niestety numer karty jest potrzebny do Ale ja mam gwarancji tylko leczenia. ten. Kartę taką w żabce na punkty. No to niestety myślę, że nie, to nie jest karta, którą potrzebuję. Potrzebuję numer karty kredytowej, żeby dokonać gwarancji. A nosi pani stringi czy bikini? Myślę, że jest to już nieodpowiednie pytanie. Nie z cyklu rezerwowania na. Ale zatańczylibyśmy na szwedzkim stole. No nic, i czy ten numer karty uda się zdobyć? No uda się, wie pani, ja to mówię, żartobliwy, a jeszcze po weekendzie mnie trochę procenty trzymają. Dobra, no podaję 4, 9, 2. Tak? 2, 2, 3, 1. Tak? 8, 5, 2, 1. Tak? I ostatnie 8, 8, 3, 2. Visa, Mastercard. To Visa czy Mastercard? Visa, Visa. Datę też podać? No niestety ten numer karty jest niepoprawny. Ma on tylko 13 cyfr. Dobra, dobra. Ale uderzymy w nocne rendezvous, czy nie? Czy to jest próba składania jakiejś propozycji? No, to jest propozycja. Mój chuj, cipa i banicja. Dobra, czy żartowałem. Nie no, ja świruję, dobra. Lecę spać. Dobranoc.